Witam ponownie. Dzisiaj Wam zaprezentuję kolejne auto. Jest to troszkę inne auto niż te prezentowane wcześniej. Różni się po prostu tym, że ma inny silnik. Brak oznaczeń na klapie. Nie pozwala stwierdzić, co to jest za silnik. Ale jak sobie przejdziemy z drugiej strony tego auta, tu od strony pasażera, i sobie przejdziemy dalej do przednich błotników, no to wtedy zobaczymy charakterystyczne skrzela, wloty, które będą świadczyły o tym, że mamy do czynienia z wersją Mercedesa W124 w dieslu. Krótko powiem o tym aucie. Mam go już prawie półtorej roku. Ten samochód, jest to 94 rok. Jest to już E-klasa. Silnik 2,5 turbo diesel. W E-klasie bardzo rzadko występowały te motory, ponieważ jest to stary motor 2,5, w którym producent dołożył turbinę. No i dzięki temu zwiększył moc silnika. Zależy, jaka była wersja, 90-95 koni do 126. No i ten samochód tyle ma, 126 koni. Od 93 roku, czyli kiedy wchodziła E-klasa, były już dostępne silniki nowszej generacji. 2,5 20-zaworowy 113-konny i 3-litrowy 24-zaworowy 136-konny diesel. No dlatego mówię, te 2,5 turbo, czy nawet 3-litrowy turbo w E-klasie jest naprawdę spotkać już bardzo ciężko. Bo po prostu kupujący decydowali się już na nowsze silniki. Z tym, że powiem Wam osobiście, jechałem 3-litrowym dieslem. Co prawda był to kombi, 3-litrowy 24-zaworowy 136-konny. Mimo iż ma więcej koni, bo ma 136, to odpychał się dużo gorzej niż prezentowany tutaj 2,5 turbo z silnikiem 126 koni. Z mocą 126 koni, tak. Samochód tak się prezentuje. Tak jak powiedziałem, mam go już półtorej roku. Półtorej roku już go mam. No i cały czas coś tu przy nim poprawiam. Poprawiam pod tym tytułem odnawianie, doprowadzanie go do stanu idealnego, takim jak jest pokazywany wcześniej kabriolet. Czego mu brakuje? Na pewno brakuje mu tutaj odnowienia powłoki lakierniczej. No bo nie czarujmy się, ta powłoka lakiernicza ma już prawie 30 lat, no i trochę widać już, że ta powłoka lakiernicza ma swoje lata. Coś tu już było poprawiane przy tym samochodzie pod tytułem błotniki, jakieś robione zaprawki, aczkolwiek, o, tak, tu coś tam wychodzi, tak, tu są jakieś odpryski, tu coś też wychodzi. Delikatnie, ale jednak. Tu jakiś odprysk. Tu jakieś przecierki. O proszę. Tu jakieś przecierki. Mam zamówioną gumę. Jeśli auto wróci od lakiernika, to po prostu ta guma już będzie założona. Na razie tak została. Oryginalna się rozpadła po prostu. Rozpadła się pod wpływem dotyku. Dlatego na razie tak ordynarnie zostało to zawinięte taśmą izolacyjną, żeby nie przeciekało do środka. Co do lakieru jeszcze. Tu są jakieś przecierki. Tu była jakaś poprawka, zaprawka robiona, tak. Klapa wygląda w miarę ok. No ale tak już na pasie tylnym tutaj widać, że są jakieś odbicia kamieni. Co ciekawe, wydech w tym samochodzie jest oryginalny z 94 roku. Ja jestem trzecim właścicielem tego auta od nowości. Pierwszy był w Niemczech. Potem drugi był w Polsce od 2016 do 2021. No i teraz jestem ja. Tutaj też jakieś, nie wiem co to było, co tu się wydarzyło, no ale jest coś takiego.
No. Tak to wygląda. Tutaj ta strona jest w miarę ok. W miarę ok. Tu też błotnik. Błotnik też tutaj był poprawiany. Nie wiem, czy był lakierowany ponownie, czy był klar nałożony, ale był poprawiany. Dach. Ten dach nie był tu ruszony w tym aucie, ale jak się tak popatrzeć pod słońce, to są takie drobne ryski. Zarysowania, nie wiem, czy od gałęzi, czy od czegoś. Dlatego mówię, podczas mojego pobytu ten samochód dostanie nowy lakier. Dostanie nowy lakier, zostanie również zakonserwowany kompleksowo, to znaczy będzie demontaż całego zawieszenia, mostów, skrzyni biegów, wałów, tłumika, układu wydechowego, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, wypiaskowanie sprężyn, wypiaskowanie całego zawieszenia, zużytych, wymiana zużytych elementów zawieszenia, jakieś gumy, bo to na pewno coś tam będzie, chociaż z przodu już to nieco powymieniałem, no ale no to trzeba powymieniać i auto wtedy będzie naprawdę już po lakierowaniu i po konserwacji, to będzie już no komplet, komplet i auto będzie wtedy tak jak wyszło z fabryki w takim stanie. Na temat wnętrza co nieco. Zajrzyjmy sobie do środka, jak wygląda. No tak wygląda wnętrze. Wnętrze jest skórzane. Tu już powoli przygotowuję auto do lakiernika, dlatego już na przykład są zdjęte nakładki progowe. Z racji tego, że podsufitka w tym aucie była wymieniana, no bo wymieniana, naprawiana była, bo z tyłu tam zaczęło już wisieć. To zostały zdjęte też osłony słupków B. Tak, ale te osłony są. Są w bardzo ładnym stanie. No. Tak wygląda przód. Tak wygląda tył tego auta. Oryginalnie w tym pojeździe była tapicerka szmaciana, czarna jodełka. Ale udało mi się kupić skórę z wersji Sportline. Więc czemu by nie założyć, tak? Przednie fotele są podgrzewane, to podgrzewanie będzie dokładane jeszcze, bo na razie nie jest do tych foteli. No, grzane fotele działają, bo już sprawdziłem. Także tak to wygląda. Co tu w środku słychać? Na liczniku 330 469 jest to udokumentowany przebieg. Udokumentowany przebieg. Wyposażenie. Tak wygląda soletka. Dwie przednie szyby. W prądzie lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane elektrycznie. Roleta. Klakson dwutonowy. Radiokaseciak oryginalny z dołożonym bluetoothem i zestawem głośno mówiącym. Podświetlane daszki. Tak, podświetlane daszki. Podświetlane doły drzwi. Nie wiem, czy to będzie widać. Podświetlane doły drzwi są. No. Jest tempomat, który działa. Tak się prezentuje samochód w środku. Jak mi starczy czasu i sił, to pokażę Wam cały proces lakierowania oraz cały proces konserwacji tego auta. Bo myślę, że to może być dość ciekawy materiał. Odpalimy z auto. Może tak. Co było robione przy silniku? Przy silniku były wymieniane świece ostatnio. Tak, ostatnio wymieniłem świece. Wymieniłem również zapobiegawczo łańcuch rozrządu. Wymieniłem również poduszki pod silnikiem. Wszystko było robione na częściach z ASO. Zakupionych w Mercedes-Benz świerklany. Przejdziemy sobie może do silnika.
Nieważne, czy jest plus 20, czy minus 20, ten samochód zawsze odpala tak samo. Pół obrotu rozrusznika i auto chodzi. No i tak wygląda cały silnik. Tu jest tempomat. Auto nie ma prawa zakopcić. Żadne niepokojące kolory spalin z układu wydechowego się nie wydostają. Także tak, na razie samochód się prezentuje. Jazda tym samochodem to oczywiście czysta przyjemność, tego chyba nie trzeba mówić nikomu. Znawcy wiedzą, o co chodzi. Pod silnikiem są oryginalne osłony. Oczywiście ciekawostką może być fakt, że w tym aucie jest wciąż oryginalna przednia szyba czołowa. Teraz sobie przejdziemy z tej strony. Auto jest w miarę możliwości jeżdżone cały czas. Staram się go wykorzystywać na daily, bo się tym autem bardzo dobrze jedzie. Spalanie w mieście oscyluje około 9 do 9,5 litra oleju napędowego. W trasie przy prędkościach rzędu 140-160 oscyluje w około 7,5 do 8 maksymalnie. Także uważam, że jest to bardzo dobry wynik na tak duży silnik, niewysilony zresztą. Bagażniczek, tak jak w każdym 124 wersji sedan. No i tak się autko prezentuje. Sobie rozłożymy tylną roletkę. No tu jestem. Jest roletka. Tylna działa. Przy berdach tak samo działa. Nie ma rzeczy, która w tym samochodzie by nie działała. Wszystko jest sprawne. No i na razie to tyle. W miarę możliwości będę Was informował na bieżąco, jak wyglądają prace przy 124. Planuję dołożyć jeszcze tutaj wycieraczki przednich lamp. No i tak jak powiedziałem, podgrzewane fotele. Bo te są podgrzewane, tylko nie ma wiązki. Kwestia wycięcia otworów tutaj, dołożenia całej instalacji z przyciskami i podpięcia i będzie to chodziło. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze postscriptum. Z fajnych bajerów. Klakson dwutonowy. Taki fajny gadżet, bajer. Mała rzecz, a cieszy. Pozdrawiam, na razie.